Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście Na Celowniku jest doktor habilitowany Robert Rajczyk. Witam serdecznie. Dzień dobry. Doktor habilitowany Robert Rajczyk. Profesor Uniwersytetu Śląskiego. Były dziennikarz, politolog, związany z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej. Robercie, spotykamy się porozmawiać o kwestiach związanych z dezinformacją, z komunikacją strategiczną. Sam to podkreśliłeś już w pewnej rozmowie, że dzisiaj trochę wszyscy się na tym znają. I to jest, powiem szczerze, coś, co gdzieś tam chyba kiełkowało w mojej głowie, ale w pewien sposób też jednak mi to trochę uświadomiłeś. Jak duże jest tak naprawdę środowisko, zwłaszcza te naukowe, które faktycznie fachowo tym się zajmuje, które ma pojęcie, ma warsztat badawczy, bo pewnie to wcale nie jest takie oczywiste, jakby się mogło wydawać, że się przeczyta parę artykułów i już można być specem o dezinformacji. No jakby nie patrzeć, też doświadczenie dziennikarskie najpewniej w tym wszystkim ci bardzo pomaga, czym się zresztą dzielisz też przecież ze studentami na Uniwersytecie Śląskim. Oczywiście, doświadczenie dziennikarskie, a zwłaszcza dziennikarskie, jeśli chodzi o pracę w radio, jest moim zdaniem nieocenione, ponieważ uczy skrótowości przekazu, skondensowanej formy i atrakcyjnego opakowania. Więc taki podcast, w którym dzisiaj mam przyjemność gościć, jest chyba najlepszym w moim odczuciu rodzajem aktywności dziennikarskiej, bo on potrafi dać słuchaczowi naprawdę skondensowaną wiedzę. Jeśli chodzi o środowisko naukowe, które zajmuje się dezinformacją i propagandą, bo to są dwie dyscypliny lub jedna. Ja stoję na stanowisku, że dezinformacja jest rodzajem czarnej propagandy, czyli takiej, w której uprawiamy ją przy pomocy kłamstwa, manipulacji, oczerniania naszych przeciwników bez ujawniania źródła, ale niezależnie od tego, jak będziemy to klasyfikować, czy jako jedną dyscyplinę, czy jej warianty, czy jako dwie osobne, to rzeczywiście propagandą i dezinformacją od naukowej strony zajmuje się sporo osób. Mógłbym tutaj oczywiście służyć nazwiskami, ale każdy ze słuchaczy będzie w stanie sobie zlokalizować interesujących go badaczy w sieci internetowej. Zajmuje się różnymi aspektami tego zjawiska. Mam tu na myśli czy propagandę, czy dezinformację, bo będzie to i dotycząca na przykład ruchów populistycznych, partii populistycznych, czy sposobu komunikowania inżynierii społecznej, czy też na przykład takiej dezinformacji w sieci, trollingu i wszystkich tych procesów, które są z tym związane. Praktycznie na każdym uniwersytecie bezprzymiotnikowym, tym akademickim, funkcjonują wydziały dziennikarstwa i nauk o mediach, a na pewno taka dyscyplina. I w tym momencie, w tej strukturze zawsze znajdzie się ktoś, kto się tym zajmuje. I oczywiście nie wolno tutaj zapominać, również wspominałem badaczy ruchów populistycznych, także o naukach o polityce i administracji. Ci naukowcy także się tym zajmują. Zajmują się cyberterroryzmem, czy też propagandą w sieci organizacji terrorystycznych, które próbują na przykład poprzez gry komputerowe łowić, rekrutować swoich zwolenników, właśnie posługując się siecią internetową. Więc to spektrum tych badań na temat dezinformacji i propagandy w Polsce jest, jeśli chodzi o naukę, bardzo szerokie, ale to, co mówiliśmy o tym, że w zasadzie teraz wszyscy się na tym znają, to z mojego punktu widzenia jest to naprawdę dobra rzecz, bo przede wszystkim temat jest bardzo, jak to się ładnie naukowo mówi, jest stale obecny w dyskursie publicznym. Czyli krótko mówiąc, wszyscy o tym rozmawiają. Skoro wszyscy o tym rozmawiają, to w myśl agendy setting, takiej teorii komunikacji dosyć starej, ale mówiącej o tym, że media głównego nurtu kształtują
kształtują oczywiście dyskurs, czyli to, o czym ludzie będą rozmawiać, to rzeczywiście to, że w mediach jest mnóstwo głównego nurtu, media głównego nurtu jest mnóstwo programów, mnóstwo materiałów dziennikarskich, które są poświęcone zagadnieniom manipulacji, dezinformacji, propagandy, sterowania społecznego, inżynierii społecznej, perswazji nawet też, bo oczywiście perswazja nie jest jednoznacznie przecież kojarzona z propagandą i nie powinna być, to jest jakby coś innego, ale te mechanizmy oddziaływania wpływu społecznego, tego jest mnóstwo, mnóstwo tego jest w sieci i oczywiście to jest kwestia tego, że trzeba oddzielić ziarno od plew, ale sama już dyskusja, sam fakt tego, że temat istnieje w przestrzeni publicznej, że ludzie o tym rozmawiają, że mają świadomość tego istnienia, no właśnie wpływa w moim odczuciu, w moim zdaniem na podniesienie czegoś, co znowu naukowo nazywa się poziomem odporności społecznej. Czyli krótko mówiąc, my znając mechanizmy, nawet te najbardziej podstawowe wpływu społecznego, mamy świadomość tego, że powinniśmy na przykład z rezerwą podchodzić do odbierania telefonów, których numerów nie znamy, albo których numery składają się z cyfr tworzących jakiś dziwny telefon z jakiegoś egzotycznego kraju, który się może źle skończyć dla nas, jeśli chodzi o finanse, ale może to też być czujność związana oczywiście z selekcjonowaniem wiadomości poczty elektronicznej, które nam proponują jakieś fantastyczne rozwiązania pod tytułem udział w zyskach, rzekomych zyskach oczywiście z inwestycji w Baltic Pipe. Ostatnio była taka historia, gdzie przy pomocy technologii deepfake wykorzystano najbardziej znaną obecnie polską tenisistkę do tego, żeby reklamowała właśnie inwestycje w spółkę, która prowadzi rzekomo inwestycje, czy jest operatorem rurociągu Baltic Pipe. Była też dosyć znana dziennikarka, która niestety dała się zwieść tego rodzaju akcji phishingowej. Stąd też problem oczywiście nagłośniony owej pani redaktor, problem nagłośniony z Igą Świątek, która rzecz jasna w ogóle nie zgodziła się i nie występowała w całej tej reklamie. To pokazuje poziom czujności, tak to mówiąc trochę nieładnie można by określić, ale to, że ten temat cały czas się przewija, cały czas jest obecny, cały czas mamy świadomość, to samo przez siebie oznacza, że poziom odporności społecznej będzie rósł i oczywiście tutaj trzeba również nie zapominać o edukacji, bo to nie jest tak, że no można się oczywiście nauczyć języka jakiegokolwiek obcego przebywając w danym kraju, obcując z mieszkańcami danego kraju na co dzień, tak? Ale nauczymy się pewnych zwrotów, sposobu artykulacji, akcentu, natomiast nie będzie to swobodna rozmowa, nie będzie to rozmowa pogłębiona, nie będzie to znajomość pogłębiona o historię, o funkcjonalność języka, tylko będzie to taka praktyczna znajomość języka, więc te kursy językowe mimo wszystko oczywiście przede wszystkim są istotne poza tą zwykłą praktyką. I tutaj z tą przeciwdziałaniem propagandzie czy zwalczaniem dezinformacji musi także towarzyszyć edukacja medialna od lat najmłodszych. To jest problem odpowiednich przedmiotów nauczania w szkole. Wiem, że w Polsce niektóre organizacje pozarządowe korzystając z dotacji różnych podmiotów publicznych prowadzą takie akcje wyjaśniające czy edukujące w zakresie dezinformacji, ale jeśli chodzi o masowość tego rodzaju działań, to one na poziomie edukacyjnym raczej w Polsce nie występują. Ja niedawno przygotowywałem takie opracowanie, co prawda na temat cyfryzacji na Węgrzech, ale jednym z elementów tej cyfryzacji jest przedmiot wykładany w szkołach węgierskich do 17 roku życia, czyli do zakończenia tej edukacji na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym. Przedmiot nazywa się kultura cyfrowa i w ramach tego przedmiotu nie dość, że oczywiście uczniowie szkół węgierskich uczą się programowania, kodowania, rozwiązywania problemów w sposób praktyczny z udziałem algorytmów, czyli projektowania tych algorytmów. Oczywiście nie jest to wiedza na poziomie wyższym uniwersyteckim, natomiast jest to wiedza, która pozwala na przykład napisać prosty program komputerowy do generowania liczb przypadkowych po to, żeby można było
oprzeć się na wyniku działania takiego programu i wytypować na przykład w loterii liczbowej jakiś tam zestaw liczb. Natomiast w ramach tej kultury cyfrowej także nauczana jest tak zwana higiena cyfrowa. To jest umiejętność korzystania takiego odpowiedzialnego korzystania z dobrodziejstw internetu, bo kiedy bańka internetowa zaczynała narastać, zaczynał się boom internetowy, taki sam jak w tej chwili mamy boom na sztuczną inteligencję, to wszyscy byliśmy przekonani na świecie, że to jest początek nowej ery. Rzeczywiście był to początek nowej ery. No, nie przebrane pokłady wiedzy dostępne na wyciągnięcie nawet już nie ręki, tak? Bo można było przecież pójść do biblioteki, pożyczyć encyklopedię Brytanika i też mieliśmy na wyciągnięcie ręki cały zestaw. Teraz mamy na odległość palca jakąkolwiek informację, którą możemy znaleźć. Jest teoria, która mówi, że w zasadzie w tej chwili można znaleźć każdego człowieka, o ile oczywiście funkcjonuje w sieci i zostawia jakieś ślady cyfrowe, jesteśmy w stanie dotrzeć, to jest jedna z teorii, w ciągu 6 różnych kliknięć. Czyli 6 kliknięć jesteśmy w stanie namierzyć każdego człowieka na świecie pod warunkiem, że w jakikolwiek sposób uczestniczy on w globalnej wymianie informacji w sieci internetowej. Ta higiena jest potrzebna, to jest sposób nauczania, jak korzystać z dobrodziejstw technologii informacyjnych i informatycznych w taki sposób odpowiedzialny, ale też ostrożny. No właśnie na jakie czyhają na nas niebezpieczeństwa, jakie zagrożenia, w którym kierunku rozwijać się będzie sztuczna inteligencja i w ogóle generalnie edukacja medialna, która oczywiście jest czymś innym niż higiena korzystania z mediów cyfrowych. Edukacja medialna, czyli sposób, w jaki używamy, najogólniej rzecz ujmując i najprościej to wyjaśniając, to jest sposób, w jaki używamy środków masowego przekazu do zaspokajania własnych potrzeb informacyjnych. Ale jeśli w takiej edukacji medialnej, podczas takiego przedmiotu, odpowiednio przygotowani i wyedukowani nauczyciele będą w stanie wyjaśnić swoim uczniom na przykład, jakie są rodzaje stronniczości medialnej, co to znaczy błąd aktualności, co to znaczy selektywność informacji i będą mogli, mając taką wiedzę, takie oprzyrządowanie, sami ocenić to, co oglądają w telewizji, czy są na przykład manipulowani, dlaczego jedne informacje znikają ze strony internetowej, dlaczego inne nie znikają, dlaczego pisze się je w taki sposób, a nie inny, dlaczego mają wydźwięk negatywny, a powinny mieć neutralny, skoro to są media i dziennikarze. Więc z tego punktu widzenia to naprawdę jest, kończąc już ten mój nieco przydługawy wstęp, więc z tego punktu widzenia, że wszyscy dyskutujemy o dezinformacji, o propagandzie, że wszyscy mamy świadomość tego, w jaki sposób i kto jest tym podmiotem oddziaływania propagandowego, to naprawdę jest dobra rzecz, ale tak jak mówię, za tym powinny iść również nakłady przede wszystkim na edukację medialną, wprowadzenie w ogóle takiego przedmiotu jak edukacja medialna, czy kultura cyfrowa, tak jak na Węgrzech. No, tego typu zajęcia dydaktyczne z mojej wiedzy wynika, że na przykład już pierwsze jakieś takie elementy właśnie kultury korzystania z mediów w przedszkolach fińskich podobno są realizowane. Nie sprawdziłem tej informacji, ale nawet jeśli nie jest prawdziwa, to i tak dobrze świadczy o Finach, bo skądś musiała się wziąć ta informacja. Być może tak jest, być może nie, ale znając Finów jako bardzo pragmatycznych, zapobiegliwych i doskonale wyedukowanych, wcale by mnie to nie zdziwiło, gdyby rzeczywiście taki przedmiot gdzieś tam, czy elementy takiego przystosowania do życia w środowisku cyfrowym, nawet u przedszkolaków się gdzieś pojawiły, chociażby z tego powodu, że coraz młodsze dzieci korzystają z dobrodziejstw technologii. No, mamy kilkunastoletnie dzieci, 12-11-letnie, które mają własne smartfony, tak, i potrafią wyczyniać cuda na tych smartfonach, o których ich dziadkom na przykład jeszcze się w ogóle nie śniło. Bardzo dziękuję, profesorze. A Robercie, poruszyłeś tak wiele najróżniejszych rzeczy, które pewnie dla ciebie są oczywiste, nie dla wszystkich naszych słuchaczy, być może już niekoniecznie, ale chciałbym zapytać właściwie o parę rzeczy, ale może zacznę od tego i trochę gdzieś tam uderzę się może w pierś, może trochę też w nasze środowisko naukowe.
czy tak naprawdę, związane również z edukacją, czy tak naprawdę, czy z dydaktyką właściwie, czy tak naprawdę nie jest problem gdzieś trochę z przekazywaniem tego warsztatu naukowego? Użyłeś dzisiaj słowa precyzja, no moi studenci wiedzą, że ich katuję o to wręcz, bo dotarcie do tego źródła pierwotnego no, wskazuje nam, jak ktoś do tego też dotarł, czy to będzie prawdziwe, czy nie. Idąc na łatwiznę, nie zachowując tej higieny, o której też dzisiaj wspominałeś, paru moich gości, bo mamy już ponad setkę odcinków, też o tym wspominało. Nawet jakiś, zdaje się, doktorant, jeśli dobrze pamiętam, chyba na Wojskowej Akademii Technicznej, wymyślił jakiś program, który wskazuje nam, gdzie ta informacja pierwotnie wyszła. Może jest właśnie problem z tym, że nie do końca dobrze uczymy i niekoniecznie powinno być może się to odbywać dopiero na uczelni, czyli na studiach, może wcześniej powinniśmy pokazywać, jak do źródła dochodzić, jak szanować też prawo autorskie, w jaki sposób dotrzeć właśnie do tej pierwszej informacji, bo niestety leniwy odbiorca, a przy okazji i twórca, tak, bo pisze jakąś pracę, niestety, ale sięga do książki i szuka jakiegokolwiek źródła, w którym znajdzie informacje na ten temat, żeby potwierdzić to, co sobie wymyślił. Czy tak naprawdę gdzieś tutaj ta praca u podstaw nie powinna się zacząć, bo parę jeszcze takich uwag, pytań niestety, ale mam. Bez wątpienia praca z źródłami pierwotnymi jest niezwykle istotna. To jest kwestia oczywiście odpowiedzialności tych, którzy podejmują decyzje dotyczące podstawy programowej. Na ile oni uważają, że powinno tam być właśnie takiej edukacji medialnej, kultury cyfrowej, jakkolwiek byśmy to nie nazwali. Natomiast to też nie jest tak, że za wszystkie grzechy związane z, powiedzmy, niedoskonałą absorpcją informacji i pewną podatnością na manipulacje, jeśli chodzi o oddziaływanie propagandowe, należy winić szkołę, system edukacji czy też studia wyższe. Ja bym bardziej tutaj zwracał uwagę na problem, o którym socjologowie mówią jako o tak zwanej socjalizacji społecznej, czyli o pewnych wzorcach, które rodzice przekazują własnym dzieciom. Oczywiście ja mogę sięgnąć do swojego dzieciństwa, ty też, i jesteśmy w takim wieku, w którym nie było telefonów komórkowych, tak? Nie było tego dostępu do internetu, internet w ogóle raczkował, był wymyślony po to, żeby w czasie wojny zapewnić alternatywną sieć łączności dla wojska. Ja sobie pozwolę wejść w zdanie, jak ja ojcu zadawałem jakieś pytanie, to on mi mówił, przecież wiesz, na której półce jest encyklopedia. A dzisiaj niestety studentowi podajemy wszystko od A do Z, prawda? Powiem więcej. Czasami jest tak, że pytamy o coś, mimo że ci młodzi ludzie siedzą w sali, mają przed sobą telefony komórkowe i nikt nie jest w stanie wpaść na pomysł, że ten telefon, którym się bawi, przeglądając, scrollując media społecznościowe, służy także do wyszukiwania informacji. Dzisiaj, żeby znaleźć informację o tym, kto jest prezydentem Peru czy jakiegokolwiek innego kraju w Ameryce Środkowej, która oczywiście nie jest jakoś specjalnie popularna w Polsce, no to wystarczy tak na dobrą sprawę 40 sekund, ale to jest naprawdę sporo czasu, żeby cokolwiek znaleźć. Za naszych czasów, no to problem był taki, jeśli ktoś z rodziców czegoś nie wiedział, nie było tych książek pod ręką, no to najprostszym rozwiązaniem była wyprawa do biblioteki, gdzie był większy księgozbiór, już nie mówiąc o książkach naukowych. Oczywiście pomijam wszystkie te rzeczy związane z brakiem dostępu do zachodniej literatury pięknej, do zachodniej literatury naukowej, natomiast mówię o sięganiu do źródeł. Wtedy ktoś, kto szedł do biblioteki, wyciągał encyklopedię, być może Britannica, ale także encyklopedię PWN-u, miał to źródło. W tej chwili nie ma takiej, znaczy możliwość istnieje, natomiast no, właśnie jest pewna luka edukacyjna, nie, chyba bardziej socjalizacyjna mam wrażenie, bo to jest też w dużej mierze odpowiedzialność rodziców, w jaki sposób ich latorośle posługują się w sieci, ile czasu tam spędzają. Proszę zwrócić uwagę, rozmawiamy w momencie, w którym są wakacje. Gdybyśmy teraz tą naszą rozmowę przenieśli, no o tej porze to być może nie, ale w środku dnia na jakąś piękną bałtycką plażę, to prawdopodobnie zobaczylibyśmy rodziny z dziećmi, no, gdzie trudno by było, podkreślam, na wakacjach, przy dobrej pogodzie, dobrym stanie morza, stosunkowo ciepłej wodzie, czyli idealnych warunkach do tego, żeby wypoczywać,
prawdopodobnie nie znaleźlibyśmy za dużo ludzi wypoczywających na tej plaży, którzy by nie bawili się telefonem komórkowym, nie scrollowali, nie używali do robienia pamiątkowych zdjęć. Oczywiście to nie jest naganne, to nie jest tak, że nie wolno, trzeba pozabierać, bo inaczej się nie da. Natomiast to jest kwestia też modeli spędzania wolnego czasu. Tak? Dlatego ja mówiłem o tej socjalizacji. Jeśli pokażemy młodemu pokoleniu, że spędzanie wolnego czasu nie polega na tym, że będziemy przez kilka godzin operować konsolą do gier, ale na przykład przeczytamy książkę, ona nie musi być książką papierową, może być też na e-booku, w formie elektronicznej, ale chodzi o dawanie dobrego przykładu. Wtedy ten problem ze źródłami nam trochę odpadnie, ale to tak jak mówię, to jest kwestia wychowania, socjalizacji, przekazywania pewnych nawyków, no i oczywiście też współpracy z sektorem edukacji, czyli umieszczenia właśnie w podstawie programowej na przykład przedmiotu pod tytułem efektywne wyszukiwanie informacji. No proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili wyszukiwaniem informacji zajmują się za nas wyszukiwarki internetowe. Ja tutaj nie będę robił reklamy tej najpopularniejszej, ale ona działa w ten sposób, że agreguje wszystkie wyniki najpopularniejszych wyszukiwań, mówiąc tak trochę oględnie, w danym czasie i na tej podstawie część jakieś zagadnienia, które są akurat popularne, jak to się mówi potocznie, trendują w sieci, pojawiają się szybciej w wyniku wyszukiwania, a niektóre później, o ile oczywiście nie są na topie w zainteresowaniu. To wyszukiwanie informacji właśnie jest takie automatyczne, takie zautomatyzowane, związane z tym, że jeśli piszemy jakiekolwiek frazę do owej wyszukiwarki, to możemy dostać naprawdę kosmiczne wyniki. Tutaj nie chodzi mi o liczbę wyświetleń, które pokażą nam wynik naszego wyszukiwania w formie liczby. Natomiast mam tu na myśli, no jest taki słynny przykład chyba z fragmentem najpopularniejszej polskiej kolędy Wśród nocnej ciszy. No to jeśli umieścimy to w wyszukiwarce tej najbardziej popularnej, to tam naprawdę będziemy mieli kosmiczne wyniki. Nie ma takiego przedmiotu, przynajmniej ja sobie nie przypominam, żeby ktoś gdzieś uczył młodych ludzi efektywnego szukania informacji, czyli na przykład nie tyle projektowania algorytmu, ale pewnego sposobu myślenia, zaprojektowania jakiegoś takiego schematu myślowego, który powie, że chce znaleźć rozwiązanie albo informacje na temat danego problemu i co mam zrobić, żeby uzyskać tą informację. Wcale nie muszę szukać po całym, mówiąc nieładnie, internecie, tylko wystarczy, że będę wiedział, w jaki sposób zawęzić obszar poszukiwań, bo mnie coś interesuje, tak? Bo wiem, że na danej stronie internetowej chciałbym tylko z obszaru jakiegoś adresu internetowego, konkretnej domeny znaleźć informacje. Nikt nie daje takich praktycznych umiejętności i myślę, że to też jest powód do tego, żeby zastanowić się, jak powinny funkcjonować współczesne podstawy programowe. Robercie, profesorze, wspomniałeś o socjalizacji społecznej. Czy w efekcie też tej socjalizacji tak naprawdę, chociaż nie wiem, czy dobrze zadałem pytanie, czy akurat w jej efekcie, ale no pojawia się coś takiego, co nazywamy kryzysem autorytetów, tak? Przestajemy wierzyć, szanować kogokolwiek. W niedawnym wydaniu newslettera na celowniku, które jest uzupełnieniem tegoż podcastu, w 92 dokładnie, wrzucałem właśnie informację, którą nazwałem dezinformacja a sceptycyzm. Jest to link dosłownie z trzema linijkami komentarza do artykułu, który pojawił się w serwisie Nauka w Polsce, czyli serwisu prowadzonego przez Fundację Polskiej Agencji Prasowej. No i tam wskazano, i to mi się pokrywa z pewnymi psychologicznymi aspektami, jeśli chodzi m.in. o wojnę, jeśli chodzi o pomaganie, że walka z dezinformacją może zwiększać sceptycyzm wobec wiarygodnych źródeł. No moglibyśmy powiedzieć, że paradoks, ale z drugiej strony jak popatrzymy, pomaganie zaczyna nam się nudzić. To samo właśnie było w kwestii wojny, to samo od samego początku mówili przecież psychologowie, że pięknie reagujemy jako naród, ale za chwilę to się może wszystko mocno, mocno zmienić. Czy to też gdzieś nie jest powiązane z tym, że rodzic, czasem leniwy, odsyła od siebie jak najdalej, dzieciak
no niestety starszy czy młodszy, no to dla niego ewentualnym autorytetem jest ktoś starszy, silniejszy, mocniejszy, a mówiąc wprost, często po prostu bogatszy. Ja bym może tego tak katastrofalnie nie opisywał, ale rzeczywiście diagnoza jest trafna. Niemniej jednak, jeśli chodzi o ten kryzys autorytetów, to on był zawsze. Myśmy na to nie zwracali uwagi wcześniej, bo to świat był zupełnie inaczej poukładany. Mam tu na myśli o rywalizację zero-jedynkową, tak, zimnowojenną. Ci byli dobrzy, tamci byli źli i w ogóle jakby inne rzeczy. Inaczej, inny był poziom rozwoju społecznego, cywilizacyjnego, technologicznego, o czym też już dzisiaj mówiliśmy. No nie było tych zagrożeń związanych z uzależnieniem na przykład od nowoczesnych technologii informacyjnych, bo ich po prostu nie było. No, szczytem technologii informacyjnej był telewizor marki Rubin, który był telewizorem lampowym, więc żeby w ogóle cokolwiek było, można było zobaczyć te lampy, musiały się nagrzać ten kineskop po kilku minutach dopiero. Pojawiał się obraz, nie mówiąc już o tym, że obraz był analogowy w technologii Sekam, więc te kolory były nieostre, wypaczone, ale wszyscy byli zachwycani, bo był to jakiś rodzaj nowoczesnej technologii, powiew nowoczesnej technologii i to, żeby nie być gołosłownym, technologia Sekam była wymysłem francuskim, to była francuska technologia, więc to też nie jest tak, że po tej drugiej stronie żelaznej kurtyny wszystko było jakoś fantastycznie nowoczesne, a po tej wschodniej stronie nie do końca. Więc w takich warunkach autorytetem cieszył się ktoś, kto miał możliwość dotarcia do wiedzy, którą się dzielił, albo i nie, ale dotarcia do takiej wiedzy niedostępnej powszechnie. Czyli krótko mówiąc, no gdybyśmy dzisiaj to porównali do dzisiejszych warunków, to można by powiedzieć, że ci, którzy wówczas byli autorytetami, czyli mieli dostęp do wiedzy, to byli ci, którzy dzisiaj mieliby dostęp do internetu i dzieliliby się wiedzą z tymi, którzy tego dostępu nie mają. To mniej więcej mogłoby polegać na tym samym. Problemem współczesnego świata i tego, jak to nazwaliśmy, brakiem autorytetów, jest jednak coś innego. Wydaje mi się, to jest przede wszystkim oddziaływanie na emocje. Żyjemy w świecie, w którym dominuje obrazek. Zresztą nawet Giovanni Sartori mówił o takim zjawisku jak homo videns, czyli upraszczanie, obraz telewizyjny świata upraszcza nam widzenie, myślenie, interpretowanie tego świata. Oczywiście tutaj mówimy o pewnego rodzaju też i czasem manipulacjach medialnych, no bo one też są w jakimś sensie, na przykład ta agenda setting, o której już mówiłem, to ona też jest rodzajem manipulacji, no bo ten, który jest gatekeeperem, czyli tym, który decyduje o zawartości agendy medialnej, czyli jest redaktorem w jakiejś stacji telewizyjnej, no to też dokonuje jakiejś selekcji. On oczywiście zgodnie z zasadami etyki powinien jej dokonywać, czyli dostosowywać ją do potrzeb informacyjnych swojego odbiorcy uśrednionego, o którym wie, co lubi, czego potrzebuje. Natomiast jest to jakiś rodzaj manipulacji. No każdy z nas ma jakąś swoją wrażliwość, na kimś innym zrobi coś innego wrażenie. Problemem właśnie jest to, że żyjemy w tej cywilizacji obrazka, a obrazki wywołują zawsze emocje. Poza tym, żeby w ogóle się sprzedawało cokolwiek, to musi być atrakcyjne wizualnie. W związku z czym budzi to emocje. No, krótko mówiąc, jeśli ktoś ma złe intencje i chce sterować dużymi grupami społecznymi albo nawet małymi po to, żeby osiągnąć jakieś cele, swoje polityczne czy dezinformacyjne, to będzie się odwoływał do emocji. I jak odwołać się do emocji najprościej? No do tych najbardziej podstawowych emocji, czyli na przykład zazdrości. Więc można zdezawuować jakiś autorytet i powiedzieć, że ten oto profesor, to on się nie zna. Jest taki fajny, nie wiem czy powinienem to reklamować, jest taki bardzo śmieszna komedia. Dziękujemy za niepalenie. To jest komedia, która opowiada o losach przedstawicieli firm lobbingowych w Stanach Zjednoczonych. Ja fragment, kiedy mówię o moim studentom, mówię o dobrze przygotowanych i wygłoszonych wystąpieniach publicznych, to pokazuję im ten fragment. Tam jeden z bohaterów tej komedii gra rolę rzecznika branży tytoniowej, czyli firm, które produkują papierosy i jak sam mówi w tej komedii, zabijają 1200 osób dziennie. Oczywiście wszyscy wiemy, że palenie wyrobów tytoniowych jest absolutnie
absolutnie szkodliwe. Natomiast on zostaje zaproszony do swojego syna na taką lekcję pod tytułem co chce robić w przyszłości. Każdy z rodziców, uczniów opisuje w klasie, co ma robić. No i oczywiście strażak, pilot, wiadomo, chłopcy zachwyceni, bo to kilkunastoletni chłopcy, wchodzi ów lobbysta i mówi właśnie w odpowiedni sposób, opowiadając o swojej profesji. Ale tam jest taki fragment, w którym zaczyna mówić o tym, że reprezentuje, że zarabia na życie mówieniem, a mówi o papierosach. No i jeden z tych uczniów mówi, ale moja mama mówi, że papierosy są szkodliwe. Na co lobbysta mówi, świetnie, ale jest lekarzem, jest ekspertem. No, dzieciak oczywiście zaprzecza. No to nie jest wiarygodnym źródłem. W ten sposób można zdezawuować oczywiście, kwestionując, tak, kto tak twierdzi, kto tak mówi, na jakiej podstawie. W ten sposób możemy w zasadzie każdy autorytet zniszczyć i oczywiście, jeśli posłużymy się odpowiednią liczbą komentarzy różnorakich w sieci internetowej, odpowiednio intensywnie promowanych, no to jesteśmy w stanie dokonać publicznego linczu na takim autorytecie. No i w ten sposób możemy manipulować, sterować społeczeństwem i dochodzimy do sytuacji, w której na przykład sieć technologia 5G, która jest przyszłością technologii komórkowej, ba, Chińczycy nawet podobno już pracują nad technologią 6G, szerokopasmowy dostęp do internetu oferowany przez telefonię komórkową. Natomiast rozwój technologii 5G niestety zbiegł się w czasie z wybuchem pandemii. I wykorzystano ten strach, który w sytuacjach kryzysowych, to jest kolejna emocja, która towarzyszy ludziom, w sytuacjach kryzysowych zawsze ludziom towarzyszy strach i inne emocje. Logika, chłodna kalkulacja, racjonalna, oparta o argumenty, odchodzi do lamusa, górę biorą emocje. I ktoś, komu zależało na umacnianiu podziałów społecznych, powiązał rozwój pandemii z technologią 5G. Oczywiście wszyscy się z tego śmiali. Jest to absurd, ale jak grzyby po deszczu, w sieciach społecznościowych zaczęły rosnąć grupy ludzi przekonanych o tym, że rzekomo jedno jest powiązane z drugim, co jest absolutną nieprawdą. Żerowanie na emocjach, manipulowanie emocjami doprowadza do sytuacji, w której zrównujemy wszystkich w rolach komunikacyjnych. No, biorąc pod uwagę również to, że nowoczesne media ułatwiają relacje, zacierają relacje między nadawcą a odbiorcą. Znaczy każdy może być jednocześnie nadawcą i odbiorcą informacji. Każdy może ją tworzyć, rozpowszechniać. W zasadzie nie ma ku temu żadnych ograniczeń, biorąc pod uwagę globalny zasięg sieci internetowej. No to każdy w tej chwili, każdego można przekonać co do tego, że jest jakimś specjalistą, że może się wypowiadać, że ma prawo mówić co myśli, bo jest to dozwolone, pożądane, bo jest to substytut wolności słowa. Oczywiście, że tak, ale wszyscy wiemy o tym doskonale, że wolność osobista kończy się tam, gdzie wkracza w wolność osobistą drugiej osoby. Czyli na przykład dezinformacja jest też takim rodzajem, czy propaganda też no, jest takim rodzajem właśnie oddziaływania na drugą osobę. No, każdy może zgłosić sobie swoje wizje, nie wiem, ktoś powie, że jest Elvisem Presleyem, i okej, dopóki nie robi innym krzywdy, nie łamie prawa, nie nawołuje do nienawiści, przestępstw i tak dalej, to może sobie głosić. Natomiast problemem jest sytuacja, w której zaczyna się to zmieniać na niekorzyść. Bardzo dziękuję, profesorze. Ja oczywiście miałbym jeszcze tutaj nie jedno pytanie, ale no w pewien sposób troszeczkę czas też nas goni. I trochę zachęcając już Państwa do posłuchania naszych kolejnych rozmów, bo będę chciał z panem profesorem porozmawiać jeszcze zwłaszcza mocno o komunikacji strategicznej, o strategii komunikacyjnej, czyli o rzeczach będących trochę wyżej w pewnych poziomach całego systemu. To chciałbym teraz zrobić trochę krok w przód, trochę uciec, ale myślę, że również w coś, co powinno naszych słuchaczy zainteresować. Zajmujesz się również naukowo tematyką dotyczącą Azji Południowo-Wschodniej. Czy tam te procesy wyglądają trochę inaczej? Jakie są twoje obserwacje? Bo umówmy się, no przy dzisiejszej w ogóle i globalizacji, o tym co przed chwilą powiedziałeś, że właściwie komunikowanie poszło w stronę komunikacji, tak, że każdy z nas może być nie tylko odbiorcą, ale i nadawcą, to czy Azjaci ze szczególnym uwzględnieniem Chińczyków, bo przecież zaraz na myśli będziemy mieli też i Tajwan,
oni inaczej do tych zagadnień podchodzą, bo ja niejednokrotnie podkreślam, że oczywiście poprzez swoich strategów trochę inaczej patrzą na pewne kwestie niż my, zachodnioeuropejczycy, ale czy my się im dajemy w pewne pułapki wypuszczać, czy to są dokładnie te same mechanizmy? Jakie ty masz obserwacje w tym aspekcie? Specyfika kulturowa Azji jest zupełnie odmienna od świata zachodniego. W dużym skrócie mówiąc, świat zachodni jest kulturą tak zwanego niskiego kontekstu, w którym liczy się indywidualizm. Stąd też każdy może na przyjęciu firmowym podejść do prezesa i porozmawiać jak równy z równym. Natomiast w kulturach wysokiego kontekstu indywidualizm schodzi na drugi plan, kolektywizm, czyli wspólnota, grupa, jednostka jest częścią grupy, rodziny, państwa, społeczeństwa. I zadaniem jest dbałość o interesów grupowych, a nie swoich własnych, w związku z czym obowiązuje ścisła hierarchia społeczna. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że w każdym z tych państw to inaczej wygląda, tak, ale w dużej mierze kultura wysokiego kontekstu właśnie polega na tym kolektywizmie, na sytuacji, w której zwykły pracownik nie może podejść do prezesa firmy i o czymś mu powiedzieć, bo taka nie jest hierarchia, taka nie jest droga służbowa. To trochę tak jak w wojsku. Tak? Jeśli chcemy o czymś zameldować, to robimy to dowódcy drużyny, dowódca drużyny robi to dowódcy plutonu, dowódca plutonu pewno dowódcy kompanii, potem batalion. Nie byłem w wojsku, ale podejrzewam, że tak wygląda droga służbowa w siłach zbrojnych. No nie mylisz. Chińczycy robią to trochę inaczej. Oni mają taką obsesję zachowania twarzy, czyli sytuacji, zresztą Azjaci w ogóle, czyli sytuacji, w której musimy unikać konfuzji po stronie naszego interlokutora. Dlatego na przykład ludzie z kręgu kultur wysokiego kontekstu prowadzą rozmowę w taki sposób, w który nie będą nikogo obrażać, będą się starali zrobić, nie postawić tego interlokutora w takiej nieprzyjemnej sytuacji, żeby on się poczuł jakoś nieswojo, niekomfortowo, niewygodnie prowadząc rozmowę. Dlatego komunikując się z przedstawicielami kultury wysokiego kontekstu, no trzeba jednak sprawdzać tą mowę ciała, tą komunikację niewerbalną, to czytać między wierszami. W kulturach zachodnich po prostu mówimy, co nam się nie podoba. Krytyka, jeśli jest oparta o merytoryczne argumenty, to jest jak najbardziej uzasadniona, potrzebna oczywiście, jest dopuszczalna. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że Chińczycy też nie robią tego w taki sposób, jak powiedzmy uprawiają propagandę Rosjanie, no bo oni są bardziej mistrzami nawet dezinformacji, bym powiedział, i tej czarnej propagandy. Natomiast Chińczycy robią to w białych rękawiczkach. Oni nie robią tego ostentacyjnie, nie robią tego w taki sposób, że od razu widać ślad autorstwa. Robią to delikatnie. Ale przepraszam, bo wejdę w zdanie. To wynika z pewnego rodzaju kultury i chciałbym być teraz dobrze zrozumiany i wychowania, czy jakiejś finezji w działaniu? Jakbyś mógł to też troszeczkę pogłębić, bo myślę, że... To jest finezja w działaniu. Gdybym miał to powiedzieć w żołnierskich słowach, no to sposób, w jaki Chińczycy się komunikują, nie jest łopatologiczny. Tak? To nie jest taka tępa propaganda, jak czasami możemy doświadczyć ze strony rosyjskiej. Oni to robią w białych rękawiczkach. Oni na przykład przejmują kapitałowo, powiedzmy, stacje telewizyjne w Afryce. Myślą przede wszystkim długofalowo i próbują sprzedawać chiński punkt widzenia na świat. No, na przykład chińską interpretację statusu międzynarodowego Tajwanu. I oni to robią dosyć skutecznie, pociągając za różne sznurki, obrażając się, nie obrażając, krytykując tych, którzy ośmielają się sprzeciwić głoszonym przez nich tezom. Natomiast oczywiście z drugiej strony, skoro już mówimy o Chinach, to ich główne oddziaływanie propagandowe, poza tym, że może nawet komunikowanie w zakresie komunikacji strategicznej, dotyczy przede wszystkim budowania wizerunku chińskiego, tak, na świecie, czyli sprzedawania chińskiego punktu widzenia na świat i zarażania tym punktem widzenia, tą chińską wizją świata innych wokoło. Natomiast oczywiście wracając na moment do tego Tajwanu, no to jest problem też kwestii językowej, o której
Chciałbym powiedzieć dwa słowa, bo ona jest dosyć istotna w kontekście pewnego przykładu, który w Polsce się niedawno wydarzył, a mianowicie język, którym posługują się Chińczycy na kontynencie, jest językiem mandaryńskim zapisywanym w sposób uproszczony, czyli przy pomocy takich uproszczonych znaków. To była pewnego rodzaju konieczność związana z tym, żeby poszerzyć, zwalczyć szybciej zjawisko analfabetyzmu, w związku z czym wymyślono pisownię tych znaków taką uproszczoną po to, żeby szybciej ludzie się uczyli więcej. Natomiast wszędzie poza Tajwanem stosuje się tą uproszczony zapis mandaryńskiego, natomiast na Tajwanie stosuje się zapis tradycyjny. No i proszę sobie wyobrazić, że bardzo łatwo rozpoznać troli z Chin kontynentalnych, no bo oni nie znają tych znaków tradycyjnych, więc wypisując różne komentarze, a jest tam dosyć ciekawa armia tak zwanych pięciu mao, chyba chodzi o odpowiednik pięciu groszy w Polsce, to są ludzie, którzy formalnie są zatrudnieni jako analitycy opinii, oni zajmują się kształtowaniem opinii w internecie, a mówiąc po polsku są zwykłymi trollami. Tyle, że na usługach państwa chińskiego i chińskiej partii komunistycznej, no to widać wyraźnie ślady ich oddziaływania w ten sposób. Natomiast społeczeństwo tajwańskie jest społeczeństwem bardzo mocno rozwiniętym, nie tylko technologicznie, ale także obywatelsko. To jest stosunkowo młoda demokracja, ale bardzo dojrzała. I funkcjonują tam różne inicjatywy oddolne, społeczne, które pozwalają na przykład w czasie rzeczywistym można wpisać jakieś zdanie i algorytm sprawdza, czy ono jest prawdziwe, czy nie. Tak? Czy jest wytworem dezinformacji, czy też nie jest. I tych inicjatyw jest naprawdę dużo. Dodatkowo oczywiście kwestią zasadniczą jest transparentność. Więc na przykład minister cyfryzacji Tajwanu, Audrey Tang, to jest człowiek, który postawił na totalną transparentność. Tak, tam są relacje na żywo, niemontowane ze spotkań służbowych na przykład. Jest rejestr spotkań służbowych. Obywatele mają dostęp do wszystkiego, do każdej informacji publicznej oczywiście, która może zostać udostępniona bez uszczerbku dla bezpieczeństwa narodowego i dzięki temu wiedzą, jak działa chiński wpływ, jak się przed nim bronić. Ale mieliśmy podobny przykład w Polsce niedawno, w długi weekend czerwcowy mieliśmy włamanie do serwisów Polskiej Agencji Prasowej, gdzie próbowano dwukrotnie umieścić fikcyjną depeszę, oczywiście merytorycznie kompletnie pozbawioną sensu, bo chodziło o rzekomą zapowiedź mobilizacji w Polsce, natomiast tego nigdy nie robi premier, zgodnie z konstytucją takimi rzeczami zajmuje się prezydent, więc tak by było z gruntu nieprawdziwe. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę, nawiązując właśnie do tego, o czym mówiłem, w odniesieniu do mandaryńskiego zapisywanego w sposób uproszczony albo tradycyjny. Depesza, którą próbowano umieścić, była napisana w bardzo złym stylu językowym. To znaczy była to kalka składniowa momentami z języka rosyjskiego, bez odmiany przez przypadki. Tam w jednym przypadku pojawił się mianownik, a powinien być zupełnie inny przypadek. Więc między innymi w ten sposób można oczywiście, takie niuanse służą do wykrywania tego rodzaju działalności propagandowej, manipulacyjnej, ale właśnie biorąc pod uwagę to, o czym tutaj rozmawiamy, to wszystko jest kwestią edukacji, tak na dobrą sprawę. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę i mam taką cichą nadzieję, że te kwestie, które poruszyliśmy w głównej części, jak i te właściwie zapowiedzi dotyczące właśnie komunikacji strategicznej, w ogóle systemowych rozwiązań, no i tematu Azji, a mówiąc wprost, tak naprawdę Chin i Tajwanu będą tą zachętą do tego, aby nasi słuchacze zechcieli wysłuchać nas jeszcze nie raz w kolejnych wydaniach naszych spotkań. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście Na Celowniku był profesor Robert Rajczyk, dziennikarz, politolog, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Bardzo serdecznie dziękuję i kłaniam się nisko, profesorze. Dziękuję bardzo, polecam się na przyszłość. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera Na Celowniku pod adresem www.nacelowniku.com.
Jeśli doceniasz podcast i newsletter na celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/ na celowniku.